Witajcie w audycji Sekrety Wysoczyzny Elbląskiej. Zapraszamy Was w podróż po jej najciekawszych zakątkach. W tym odcinku przyjrzymy się bliżej owianemu legendami majestatycznemu dębowi Hogo. Podążymy także urokliwą ścieżką przyrodniczą do raju, ptasiego raju, miejsca, które może zachwycić nie tylko ornitologów. Na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej rośnie majestatyczny dąb przypułkowy o imieniu Hogo. Jest to drugi pod względem wieku pomnik przyrody na terenie Wysoczyzny Elbląskiej, zaraz po wszystkim dobrze znanym rosnącym w Kadynach dębie Barzyńskiego. Szacuje się, że on liczy sobie ponad 600 lat. Dziś Hogo mierzy około 30 metrów wysokości, a jego obwód to aż 8 metrów. Swoje spektakularne wymiary zawdzięcza m.in. miejscu, w którym przyszło mu rosnąć. Przed laty rósł on bowiem na otwartej przestrzeni jednego z dawnych podelbląskich majątków. Według legendy Hogo był jednym z 12 synów Wajdewuta, władcy ziem położonych na południe od Bałtyku. W dziedzictwie po ojcu otrzymał on piękną krainę nad Zalewem Wiślanym i właśnie tu na cześć swojej małżonki założył warownię o nazwie Tolkę. Nasz bohater nie doczekał się jednak syna, lecz trzech córek – Mity, Kadyny i Pogezani. Kadyna osiedliła się w pobliżu i to jej zawdzięczamy nazwę Kadyny, zaś Mita wraz z mężem pozostała przy ojcu, stąd nazwa dzisiejszego Tolkmicka. Kolejna z legend dotycząca dębu Hogo mówi o walecznym wojowniku żeglującym po mitycznych morzach w poszukiwaniu łupów i sławy. Mimo upływu lat Hogo jest wciąż w świetnej kondycji. Potwierdziły to badania przeprowadzone w 2022 roku z inicjatywy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Lokalizacja naszego bohatera nie jest przypadkowa. Na tych terenach znajdowały się dawne podelbląskie majątki, a do nich wiodła m.in. znajdująca się tutaj Aleja Lipowa. Hogo rośnie w pobliżu drogi nr 503 prowadzącej z Elbląga do Tolkmicka między Rubnem Wielkim a Jagodnym. Aby tu dotrzeć, możecie skorzystać z darmowej aplikacji mobilnej Kraina Buka. Jadąc dalej, drogą numer 503 w kierunku Tolkmicka, tuż przed wsią Kawionek Wielki, warto odwiedzić kolejną atrakcję – ścieżkę przyrodniczą Ptasi Raj. Znajduje się ona na wysokości dawnego Domu Pomocy Społecznej w Rangurach. Ścieżka rozpoczyna się tuż przy przystanku autobusowym i składa się z pomostu zakończonego czatownią do obserwacji ptaków oraz tablic edukacyjnych. Jej lokalizacja nie jest przypadkowa. Ścieżka usytuowana jest na terenie rezerwatu przyrody Zatoka Elbląska o bardzo bogatej ornitofaunie. W rezerwacie spotkać można ponad 200 gatunków ptaków osiadłych i wędrujących. Aby w pełni skorzystać z możliwości ścieżki, warto zabrać ze sobą lornetkę. Z czatowni można obserwować ptaki związane z trzcinowiskami, ptaki wodne oraz ptaki polujące w Zatoce Elbląskiej. Ptakiem, którego można zaobserwować niemal przy każdej wizycie, jest bielik. Czatownie upodobały sobie również jaskółki, które z powodzeniem wyprowadzają lęgi w gniazdach budowanych na belkach stropowych czatowni.